Eccomi qua. Adesso vediamo con l'interprete di fare tutta la traduction. Dovevo lanciare una pentola. Devi sistemare una cosa automatica che ti spegne lo speed, perché usi 2 litri almeno di benzina in più. No. Sì? Non posso scegliere la screncita. Che tutto il tempo che gira dentro, che non si spegne. E che cos'è? Abbiamo taki manual, ne? Rozłączane te automaty. Hai capito? To tam coś było wtedy, żeśmy to wymontowali, bo oni mu jakiś tam zły typ posłali, tam był zły dystans i to się tam wyskakiwało. Che dentro avevi questa cosa di, diciamo, di fabbrica, solo che era danneggiato già di fabbrica, loro hanno smontato perché saltava. Allora devi ordinare questi pezzi. Che pezzo è? Jak to się nazywa? To się nazywa sprzęgiełka przedniego mostu, no. Sprzęgiełka, klucz. W angielsku klucz. Klucz? Ah, la frizione. Frizione, no. On tu ma gdzieś spakowane te stare sprzęgiełka. Che hai questo in pacchetto da qualche nel pacchetto, ok. Ja mu mówiłem, że te sprzęgiełka da się tam zrobić, bo tam trzeba coś podtoczyć. Bo tam był zły dystans w tych sprzęgiełkach, to pewnie do starego Łaza była, a w nowym są inne mosty, dlatego to idealnie nie pasowało i jemu to tam zaczął wybijać, nie? No i ja mu mówię, albo teraz trzeba stare założyć, bo to będzie wyskakiwać, nie? On wtedy założył te stare, tylko że cały czas się te koła kręcą, bo tam one są zasprzęglone na stałe, te stare, nie? Ale to... sempre le... come dire, la... Che gira? Sempre attaccato. Sì, 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 sì. Ma questa dobbiamo farla prima di partire. Devi ordinarla. Andrew. Ordinarla. Jak to się nazywa po polsku? Przepraszam jeszcze raz. Po polsku no sprzęgiełka piasty przedniego mostu. Sprzęgła przedniego mostu, nie? Questo è da fare prima di partire. Diglielo. Trzeba to zrobić przed wyjazdem? Że no, tam nic nie stanie, ale po co mam mu to auto, mu pali więcej paliwa przez to? Bo to kręci całym tym mostem i tym wałem do reduktora, to hamuje, nie? To zużywa paliwo na trasie. Questo ti fa 2 litri in più. Cazzo, 2 litri? Sempre acceso. 2 litri. This is for pipe, gas pipe. Here, close to Bidronka. You know? Ah, no, It's okay? Waligura. Esatto. On chce tam wydech robić u tego Waligury, przy Biedronce? Che la porto il 25, che ho l'appuntamento lì. 25 lipca, mamy. No bo ja mam do tego auta z takiej firmy dobry ten wydech cały. Ja mam zrobiony taki przełączany głośny. Ja mam cały wydech z Niemcami do tego auta, taki firmowy. On mu tam zrobi ten wydech, nie, ale tak normalny, nie? Tak. A ile tam będzie musiał za to zapłacić? Quanto paghi per questa questo? 1500. 1500. No 1500 tak już. I to u mnie ma cały z Niemcami wydech za 1500. Ale ty jeszcze robocizna. Wieczny. Nie, no ja mu to założę, bo mi to jest niepotrzebne, nie? Se vuoi lui te lo fa. Per 1500, quello senza rodine, che se non si rodinisce. Sì? Magari di meno. No, perché lui mi ha detto tra 1000 e 1500. Solo il pezzo costa 1500, normale che costa 4. Se lui dice che ha dal vecchio Jeep ti può mettere sì? 1500 con pezzo incluso. Sì? To jest taki firmowy wydech. Jak się patrzę kiedyś na stronę, to ten wydech kosztuje chyba 4 czy 5 tysięcy, czy 6 nawet do tego auta. Kompletnie. Online tak. 4000. Non l'ho trovato online. Mogę, że w ogóle nawet nie znalazł nic. Ho chiesto anche qua vicino, non ce l'avevano. One są, te wydechy są przeznaczone tak, one są robione do tam mniejszych silników, do 2,5 litra, do 4 litrów. Tam jest taki wydech, taki on jest cały z tej stali nierdzewnej. I wszystkie te rury są też ze stali chromowej, to nigdy nie przerdzewieje na razie, to jest do końca. To co mamy ten, nie umawiamy się, mamy to... A kiedy wy wyjeżdżacie tym autem? 18 września, no. No to spoko, to bym założył ten wydech, tylko muszę go przywieźć, bo mam jeszcze, ten wydech jest w tamtym warsztacie,
na aucie, bo tu go nie przewoziłem, jest cały ten wydech i te wszystkie rury no. są do tyłu. Nie? No to trzeba tylko z łączki projekt poskręcić. W przyszłym tygodniu bym mu to zrobił. Proszę o setymanę. Nie, już za tanim 1500, bo ja sprawdzałem ten wydech, to są bardzo drogie wydechy. No, okay, la qualità. Ja mu to, okay. Ja mu to pokażę na internecie, on sobie zobaczy, jaka jest cena tego wydechu. Guardi in internet, okay. Vedrai il prezzo. Andrew, firmowy Andrew. Wydech Edelstahl, to będzie wieczne w tym aucie, nie? Andrew. Non lo cambi più. Ah, va bene. Andrew, se io spendo tutto per la Watts, non posso più andare in vacanza. No, to jest takie auto, a ten wydech, co załóżmy okay. tego fali góry, to będzie wydech od Góreckiego, to są normalne rury i na gazie za dwa lata będzie zardzewiały cały. A, si, si, si. To będzie to samo, co tu jest, nie? Si, si. Nowy wydech, to normalnie okay. jest. Ma lui ce l'ha il tubo da mettere? Sì, sì? Ho detto di sì. Ok, allora, va bene, Andrew. It's ok, I trust you. Catalizzatore tu ce l'abbiamo zostawić to. Ah, ecco, ecco, dimmi ecco, che... Deve lasciare ecco catalizzatore, devi lasciare. Perché? Ma il catalizzatore fa schifo. Ani można go wymienić? Tu jest soda, ten katalizator tu musi być, bo taki katalizator jest drogi, a jak on jest wbity w aucie czy przy przeglądzie, on musi być, bo to jest do spalin, nie jest soda, no, no, elektroniczna, no. wszystko, to musi zostać. Devi averlo quel katalizatore, perché ha una, come dire, un sensore del bruciore di puzza, no? Okay. Nawet jak... questo con le norme. Sì, sì, sì. Nawet jakbym mu to wymontował, on jeździ po Europie na przykład. Se da qualche parte in Italia dove ah sì chiaro non sì, ce l'hai, sì, non... sì. Ok, va bene, ok, quando gliela porto? Prossima settimana? W przyszłym tygodniu, gdzieś wtorek, środa, bym mógł auto postawić, to bym to założył. Martedì? Lasci la macchina. Allora devo chiamarlo, questo qua, per dirgli che devo cancellare. To my anulujemy tamto, tego gościa. Bo to bez sensu zakładać za 1500 taki zwykły wydech. Bo to nawet jak ja bym robił mu taki zwykły wydech, to uniwersalny ten tłumnik kosztuje gdzieś 250 zł i rury kosztują 200 zł. No. To jest 450 zł, no to on za robotę bierze ponad 1000, nie? E quello che ti metteva lui in totale era 450 zł per i tubi, il resto era per lui. Bravo. Sì, sì, sì. A i ten wydech to jest tak, ma dwa lata to będzie tak rdzewieć, że na gazie to jest masakra, nie? Per il gas, si rudzini się subito. To są takie materiały, u Góreckiego są takie wydechy, że do auta idzie kupić cały wydech do takiego mniejszego, gdzieś tam za 300, 400 zł, 500, jak jest jakieś to większe jest... auto. Ale to jest na dwa lata wydech no, przy gazie. Lui ha tutti i pezzi per due anni. Okej. Teraz bene, wiadomo, dai. Wszystko podrożało tam, nie? To ja już tam po tych starych cenach, bo to robiłem kiedyś, nie? Te stalowe rzeczy, te wszystkie podrożają w pierdolę, nie? Chyba 40% droższe. Adesso che 40% in più tutti questi pezzi. Eh sì, digli che il pezzo originale dalla Tarmot costava 800 zloty, no? Tarmot 800. 800, nie? No bo to jest ruskie, no 800, no ale co to jest? No, 800, 2-3 lata i to jest zgnite, nie? To się rozpada. Uguale, ma non è, non cambia niente, sì, sono infatti. I pezzi di metallo. Sì, 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 infatti. A tu jest auto jeszcze jak gdzieś, Marco jeszcze tak nie jeździ w terenie, jakby jeździł gdzieś po błocie czy coś, to dopiero ten wydech gnie, bo to się oblepi tym błotem, to błoto po prostu absorbuje wilgoć, grzeje się ten wydech, no, stygnie i to normalnie rdza taka gruba, to gnije. Se andavi fuori strada spesso, non avevi più, perché era già rovinito. Ah sì, totale, chiaro, assolutamente, sì, sì. Auto four-wheel drive, inox stal wydech. Lui ti monta questo che antirugine. Sì, sì, va bene. Ok, Andrew. Qualcos'altro? Andrew, please. Explain to me what was the problem with the axe. A co to był za problem? No to się, jaki to jest problem? To są takie mosty, że jak się nie skasuje luzu, tu jest taki wałek na dwóch łożyskach stożkowych i cały mechanizm na dwóch łożyskach stożkowych. Mamy łożysko stożkowe. Łożysko to jest bearing po angielsku. Ale nie wiem. Po włosku. Łożysko.
Adesso devo fare quello. Cazzo, 2 litri di benzina in più. 2 liter extra. È una massacra. Eh? Łożysko? Łożysko zapomniałem. Stożkowe? Ci va in bratta qua. Però preferisco portarlo. Il cuscinetto conico che si incontra con il braccio del motore? Sì, era tutto loose, no? Ah, che era loose. Difatti, devi avvitarlo. Difatti, digli che è già capitato ad altri che si è smontato totalmente l'albero del motore. To rozwalił. Jak ja bym mu tego nie popatrzył, na przykład jakbyście teraz na przykład pojechali do tych Włoch tym autem, to podejrzewam przy tym przebiegu, to by trzeba było wymienić cały ten kosz zębatkami, a to kosztuje nawet około... Come vi avevo raccontato. Spinset, nie wiem, to ruskie może kosztować, nie wiem, na euro, 400 euro, cały ten środek, to trzeba rozebrać. Se non lo faceva, dopo quel viaggio che facevamo, c'è tutto il pezzo, quel cassetto... Sì, sì. Con il differenziale? Con tutto dentro, almeno 400-500 euro. Sì, sì. Tego się nie da naprawić, bo ta zębatka, jak już ją tam, to są takie specjalne zęby. Zębatka zapomniałem też. Ah, ecco. Questa, vabbè, guarda intanto questo. Ingranaggio. Dell'ingranaggio, sì, sì. Ingranaggio dentro, del differenziale? Sì. Che dentro non si può sistemare. Se si rompe, questo pezzo devi cambiare. Ah. Super perfection, quello di tolerance, non tolerance, znищenie, destruction. Questo è del differenziale. Differenziale i koniec, trzeba nowe to wymienić, bo to będzie dopo fine. E devi cambiare per una nuova. Non puoi sistemare dopo dentro. Ah, ma se si rompeva oppure già adesso? No, se si rompeva, ti ha sistemato, che adesso non si rompe più. Ah. Podkręcił. Znaczy się tam z tyłu to nie jest takie proste, bo bym musiał wszystko rozebrać. Tylko że ja wiem, jak to zrobić bez całego rozbierania, bo by trzeba było koła rozebrać wszystko. Tam rozkręca się takie kopyta w środku, jest taka podkładka dystansowa. Trzeba by było taką podkładkę jechać dorabiać. No i? Albo kupować oryginalną. Ja wiem, jaki tam ma być luz tolerancji na zębach. Di 2 mm. Z takiej cieniutkiej blaszki 0,2, 0,1, 0,3 mm. A una tolerancja di 0,2 mm. Trzeba wsadzić tam i dopiero doregulować, sprawdzić luz. No i zobaczyć, czy to jest dobre. No ja mu to tak zrobiłem, że skasowałem ten już szkodliwy luz, bo jak ja jechałem tym autem, to już było już to było słychać. Si sentiva già nella macchina che avevi quel proprio molle, no? Sì, 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 che era luz. Sì, 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 sì. Lui ha smontato un pezzo, ti ha tagliato qualche cosa, una copertura di metallo, l'ha rimesso e adesso a posto. Ok, quindi la tolleranza è giusta? Tolleranza tam jest 0,2 mm, to jest 0,2 mm. I to wtedy perfection, cisza jest, normalnie pracuje. A jak te zęby się oddalą i one to destruction. Questi ingranaggi si toglie. Gli ingranaggi proprio che non si incontrano l'uno con l'altro. Anche se tu li chiudi, dopo un po' si sgranano, ecco. A w starych tych ułazach, tamte mosty co były, to się non stop rozpadało. Jak tylko ktoś nie skazował, to most rozmielony, nie? Ale wiecki łaz, se non lo facevi quel lavoro, cadeva tutto. Okay. Tu jest jeszcze construction in prove, nie? Improve. To jest w angielsku chyba udoskonalone, ulepszone. Tak, improve. To jest lepsze, ale to i tak cała ta technologia... A. Cosa mi diceva? Obsługowa jest, trzeba patrzeć na wszystko. Cosa mi diceva ieri del differenziale, che se sono sul dritto, ok, però se sono storto, non ho capito. Tak, bo tu jest, on ma blokadę mostu, ja nawet nie wiedziałem, że tu jest ta blokada, bo tego przyciska jakoś nie zauważyłem. Differenziale non ho mai usato. A to... Sì. Blokada... Że dwa koła ciągną, nie będzie buksować jedno.
blokują się dwa koła i wtedy w ciężkim terenie to auto zawsze pojedzie. A jak się przekrzywi na przykład i nie jest ta blokada włączona, to będzie buksował. Mhm. To jest super, że ta blokada jest, bo to kosztuje gdzieś 2,5 tysiąca złotych, żeby se założyć dom. Sì, caspita, certo. In salita, non l'ho mai usato il differenziale. Non l'ho mai usato. No, a to jest właśnie takie pomocne, bo wtedy on jechał z nami w terenie i bez tej blokady to jak auto było krzywo, to mu buksowało. Ja myślałem, że tu nie ma blokady, bo nie zauważyłem. No, okay, dovevi, quando andavi con loro, dovevi schiacciare, andavi... Ah, però ci sarebbe stato... Digli che altri personaggi che hanno la stessa macchina e anche l'Hunter, la Jeep, hanno lo stesso problema con le ridotte, che si sono tutte sgranate. Terenowe, tak. Ja mu to zrobiłem, tą budę, że mu przykręciłem, bo to wygenerowało problem. Bo ta karoseria się przesuwa, te cięgna są montowane do budy i jak karoseria się przesuwa, nie, to mu wyskakują pod obciążeniem, wysuwa się zębatka z zębów. Nie? I potem jest tak, ona się wysunie, jak ta buda na dziurach skacze pod górę, bo ciągnie za te wajki. I potem, nie, o, skrzywiło, ja tą zębatkę tu nawet mam dalej. Ecco che la carrozzeria. Così escono questi ingranaggi. Ecco. E dopo quando rientrano, pach, e tiro. Sì, 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 perché il problema proprio del body della carrozzeria che non è attaccato al, al gear, eh? Non ho capito se non è attaccato. Bo właśnie to jest w wielu autach występuje, nie tylko w tym uazie, w takich terenowych, jak te wajchy do biegu, one są zamontowane do karoserii, nie? Jeżeli wajcha jest zamontowana do karoserii na cięgłach sztywnych, to teraz... C'è un problema di fondo, perché non funziona bene il cambio. A reduktor jest do ramy przykręcony, nie? A teraz... to nie jest ta jedna konstrukcja. Tak, w niektórych autach to nie ma znaczenia, bo jest bezpośrednio wajcha do reduktora, do skrzyni biegów podpięta lub do ramy, a tu jest guma. A tu są mieszalniki do karoserii, a reszta jest na ramie. I teraz jak buda chodzi względem ramy, no to ona wyrzuca bieg pod obciążeniem, a jak wyrzuca zębatkę pod obciążeniem, to urwie zęby albo skrzywi. Hai capito che una parte di questo sistema ti hanno montato è così fatto su quel metallo, sulla carrozzeria. Ok. Invece l'altra parte che fa è montata sul telaio. Ponte, sotto, sul ponte. Ok. E allora quando inizia a fare il gioco, tutte non sono incontrate, non si incontrano. Carrozzeria po prostu wyrzuca bieg. E la carrozzeria e si muove. Sì, 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 sì. Praticamente la carrozzeria non è, come dire, collegata con il ponte. Ja żebym zrobił te poduszki, te dystanse i skręciłem tą budę mocniej do ramy, żeby ona się nie przemieszczała, bo ta karoseria jest specjalnie tak zrobiona, bo rama w terenowych autach pracuje, nie? Jakby była całkiem ściśnięta tak na hamca, no to w pojazdach terenowych te mocowania w blaszanej budzie, bo to jest z cienkiej blaszki zgrzewane, to wyrwało, nie? I oni dają takie poduszki, nie? A że mieszalniki se przykręcili do karoserii, no to konstruktor kretyn tego nie przewidział, że jak buda się będzie przesuwać, to będzie wyrzucać biegi. Bo tam jest niewielkie przesunięcie karoserii i już ciągnie zawodzik w skrzyni biegów i to wyrzuca, to mało kto wie, nie? El costruttore. Sì, sì, è proprio la... Sì, sì. Da stupido fatto. Sì, sì, perché non hanno... Hanno messo i cuscinetti, però perché il coso è molto fine. Te lo giravano forte, metteva la carrozzeria con ponte insieme, rompeva subito, no? Va bene. Come si chiama? Il problema là con lo steering wheel, che era vuoto. Ma vimiglio è molto gaudio. Era. C'era grande lasso lì. C'era. Zobacz, Kuchen. Kuchen. Vai. Ah, cazzo, ma è tutto pulito. Ma tutto. What happened? È tutto nuovo. Che cos'è che gli ha dato? Abbiamo cambiato il pezzo. Ah, ecco. Vedo che è tutto lucido. Cos'è che gli ha messo? Vida già che świecące tam jest. Nie, tu bo kumpel to robi w Komorowicach, zajechałem tam po taką gałkę, żeby to wymienić, bo tu jest ten układ kierowniczy na resorach, to on jest tak mało sztywny, nie? Jeżeli tu doszedł ten luz, co mu już kiedyś mówiłem, że ta gałka zaczyna godzić, jak dojdzie do tego luzu,
przy tej konstrukcji tego układu to już auto zaczyna, ja się przejechałem tym autem, to tego nie było. Io ormai ero così abituato che il volante aveva un gioco di, non so, 10 centimetri proprio. Mi sembrava normale la cosa. Te opony nie chcę ściągnąć zimowe, bo na zimę z tych opon nie będzie miał nic. Devi togliere queste gomme perché per l'inverno non avrai più. Lo so, bravo, infatti. Già con il problema che avevi che ti sposta la macchina si rovinano le gomme. No, one wyschną te kolinsy, bo to też nie są jakieś mega opony, one nie są zbyt dobre. Wyschną. Si seccheranno e non avrai più. I w zimie będzie auto śliskie strasznie, będzie się źle. Avrai problemi. Devo mettere quelle estive, lo so, devo mettere quelle estive. Ce n'hai quattro da darmi? Co sono tu ciò? Czy ma pan cztery takie? Ma dei contatti, no? Nie mam taki dobry namiot. Devo metterle, lo so, devo metterle. Questo me l'hai sistemato questo? Bravo, ottimo. Te wszystkie rzeczy, że te europejskie opony jest wszystko minimalnie, żeby im na kosztach wyszło, bo inni się przebijają z nami. I tak są gorsze te opony od chińskich opon. On mi to mówił. A opony w ogóle w przeciągu 4 czy 5 lat strasznie to wygląda. Che cosa? Ah, shit. No, lo so, devo cambiarle, lo so, perché queste qua per l'inverno erano ottime, ottime. No, no, nie, nie, w takim aucie już taka opona, musi być zimowa opona, bo na śliskim to się nie da jeździć, nie? Musi być taka właśnie, taka opona. Devo cambiarle, lo so. Per l'estate, soprattutto, per questa macchina. Mamma mia, guarda. Tak, bo to jest nowe auto, ale te konstrukcje to jest masakra. Nie? Dużo takich rzeczy, że i rdze wieje i te... Sì. Però digli che... Ten most tu, to wszystko, tam w tylnym kole nie powinno być na przykład wycieku, a tam już jest wyciek, to już był wcześniej, bo ja go widziałem. Jest tam mokre... No cieknie tam olej albo cylinderka hamulcowego, bo jest mokre, tylko ja tego nie stwierdzę, co bym to musiał rozebrać. Delikatny jest wyciek, to jest mały wyciek, ale już jest. A to jest... Da, cena jest dietro qualcosa che scende, non si sa se olio o il liquido per il freno. Ah. Z tamtej strony. Ma... Dove? Madonna, porca porca. Ciekło z tego silnika i tam będzie zawsze lekko ciekło, ale i z reduktora lekko, i ze skrzyni, i na flanszy, i na przednie. Dal motore di cade l'olio, da tutte le parti. To są takie auto, a Land Rover na przykład, te Uazy, oprócz Land Rovera jeszcze jest, Jeep też tam, to są takie auta, że cieknie z nich. Tam mówią tak, że jak jest olej, to cieknie, jak nie ma oleju, to już nie cieknie. Anche il deve... Se c'è l'olio, cade, se non c'è, ecco. Non cade. Sì, però se ce n'è, cade, mamma poi... Mia, la... sì. Aspetta, quello delle candele, volevo sapere quello delle candele. No to te świece mu wymieniłem, te stare mu mogę dać te bliski, bo one są jeszcze dobre. No, ale założyłem nowe, bo bez sensu do gazu zakładać stare świece, nie wiem ile one mają przebiegu, ale nie są wypalone. A to generowało, co się urobiłem z tym, ten olej zalewa świece. Bo... Questo è, dice che è il lavoro più grande che ha fatto, perché l'olio che cadeva sulle candele, non è che candele erano rotte, no, ancora funzionano. Ti ha cambiato per le nuove, okay. Però che te le dà... Ok, però cos'è che c'era? Che c'era la plastica lì dentro? Oh, sotto a di vodo qua, nie? Da pocriva, la scimmia. Il coperchio sulla, il coperchio. Sul motore. Ok. Di plastica. Plastic, Russian construction plastic no good. On się cały czas zniekształca, przecież oni tam założyli nową silikonową uszczelkę. Pamiętam, bo Markowi tam lało się z tego silnika, to w Tarmocie mu chyba robili. I z tego będzie się zawsze lać, bo ta pokrywa się zniekształca, bo te śruby z krew po angielsku. Allora ti hanno messo una protezione di silicone a Tarmot. Okay. Però con il caldo questa si deforma. E allora sempre entrerà. Chiaro, chiaro. O cambi per un altro e avrai di nuovo. Però lui mi aveva fatto vedere una foto con un contenitore di plastica. Disegno.
Questa testata motore. Candele. Candele. Tu scref, scref, scref. Scref di shrub, niente, dociongo. Ah, questa è la chiusura? No, queste sono le viti. Ok, la chiusura. Zavata pokrywa jest plastiku, nie? Questo di plastica. Plastica. Il coperchio. Skrew tylko tu i ta pokrywa cały czas od temperatury, którą pracuje. I tu jest teraz tak, tu te świece wchodzą, nie? A, ecco. Candele. Okay. Leak oil, leak ho oil, capito. Leak oil, leak okay, oil. Okay. I candele. Ho capito. Kaput. Ho capito. I tu c'ha takie cztery tulejki. Come dire, le protezioni. Sì, 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 quello che distanziava la candela dalla testa praticamente. Deve coprire le candele. Ok. Cztery sztuki trzeba takich tulei zrobić aluminiowych, żeby wsadzić tu w te otwory, żeby odizolować tą przerwę, co cieknie olej. Quattro pezzi di questo. Sì. Devi mettere, devi montarti sulla copertura delle candele. Sì. Che fanno come da isolatore, da isolante. Sì, sì. Tra le candele e quell'olio. E quell'olio. Che adesso però non ci sono, non c'è. Jedną chyba pan zrobił, tak? Jedną. Jedną plastikową wkleiłem na takim specjalnym kleju, co mam, żeby mu nie zalewało tej świecy. Una, ty ja messo una provisore di plastica, adesso non ti entra l'olio. Okay. Però aluminium. Però sono da fare le altre. O-ring, aluminium, o-ring gumi i separacjon, leak oil. Okay. Perfecto, no ale to trzeba pomierzyć, zaprojektować, zrobić na to karce o-ringi, włożyć te tulejki, powkładać. Deve proiettare, perché no, è un metodo che non si fa. No? Ah, però chiaro, questo chiaro. È un difetto, un altro no. Ma adesso mi funziona per 5.000... Tak, teraz tego nie będzie, bo nawet tu sprawdzałem, powinno tam wytrzymać, ta pokrywa cały czas pracuje. Per 5.000 km almeno. 5.000 km. A spokojnie, to nawet więcej, nie? Bo to tam jest tam wklejone, nie powinno to cieknąć, nie? A jeszcze całą tą muszelkę zrobiłem mu takim izopropylowym alkoholem, że ta guma napuchnie, ona się powiększy, nie? Żeby była po prostu bardziej sprężysta, ona się napije tego i ona jest cały czas teraz większa. Powinno to być szczelne przez długi czas. A przez to, że ta konstrukcja jest taka, to oni sobie mogą nową muszelkę nawet na klejach to zakładać. Prawdopodobnie za jakiś czas zawsze się będzie pojawiał wynik. A to w niektórych autach też jest nagminne. Zakładają... Non mettere l'isolazione, ma questa è proprio dopo. Ja... Un tot chilometri si sposta e di nuovo. Ok. Ja teraz allora... nie miałem czasu, bo bym musiał to całe zdemontować, tą elektrykę, te kable, żeby tą pokrywę podnieść, kleić to Andrew. To jest cholera roboty. Si. Ja z tą głupią tulejką się i pół dnia robiłem, żeby tam dopasować, wkleić, powykręcać. Si, tantissime ore che ha passato. Si. Andrew, dobbiamo mettere il motore della Nissan. Dagmar. Zmienić silnik na Nissan. Do takiego auta to najlepiej by było, żeby tu właśnie cały był tak, wystarczyłby z Nissana Terano, nie? Aksle i motor Terano na przykład. To by jeździło i jeździło. No. Nawet jak chce benzynę, to 2-4 benzyna jest w Teranie taki silnik. To są bardzo dobre silniki. A to można by zmienić taki silnik? No ale to taka konstrukcja, no roboty jest trochę, żeby to przełożyć. No, koszty są dość duże. Koszty są no. Silnik tam nie jest jakoś, te silniki idzie tanio kupić, nie? No ale to wszystko po kolei. Che non è il fatto di costo di motore, ma di... Di tutto il lavoro di mettere. Trzeba by było dać silnik włożyć do takiego auta, nie wiem jakie tam były. Bisogna farlo, te però. Wszystkie przeróbki, bo tu to jest jeszcze to auto, że budka jest na silniku, nie? I wszystko tam robić, żeby to poukładać. Che dentro il motore. Minchia, chissà che cosa... Non... Wszedłby ten silnik bez problemu. Però motore della Peugeot. Però l'hanno montato in Katunga, in Russia. Vabbè, ok. Da taki, no, ale to, no, da się wszystko zrobić, no tylko, że to nowe auto generowanie... Come? Non puoi cambiare la macchina. Ja bym się nie lepiej zmienić samochód, po prostu.
No, una volta che tutto è a Sì, posto. ma che è a posto? Sarà tutto arrugginito tra un Una po'. volta che è tutto a posto, la macchina è totalmente arrugginita. Capito? Quindi vuol dire che. Usi fate che c'è un po' dopo, dopo c'è No, l'auto. ti piace? Specificzne fa fajne auto, no, tylko że takie auto no, to najlepiej by było chyba nie kupić całego oryginału, tylko kupić kurde tam Che dargli do macchina del zrobienia, cazzo proprio. zacinkować, pomalować, Però è bella. położyć na ramię z Nissana, na Terano, to by było takie ok construction, nie? I to auto by było wieczne, nie? Bo to sono Dovevi vieci prendere solo samo. la carrozzeria, Cioè, fare la ecco, base di Nissan that's Terrano, mettere sopra e hai la macchina lì. it. That's it. E avrei. A carrozzeria di Blanca. Solo No. quella. That's it. Bravo. Meccanica, Tutto il resto. motor, Sì. scrigna Nissan. Sì, tutto il resto. Scusa. Hai capito com'è? Questa la lascio così, non faccio nessun taglio, la metto così la registrazione. Ok, dai, allora adesso. Te candele Marco, nie przeschowuję te świece. Ah, One nie są quelle sono wypalone. quelle. Vanno bene se per caso ciò. Ah, ok. Nie wiem ile one kosztują, bo jedne Ok. świece takie co chciałem, żebym sobie kupił do garnka, to ta świeca nie da kosztuje 100, nie? Jest taka irydowa świeca, ale ona wytrzymuje cholerę, jest bezawaryjna, nie? Ale nie było ich akurat. I japońskie La. inghiekki, ale to wystarczą do tego auta, nie? Digli se l'ha provata sotto il caldo per sentire il calore del motore che sale. Spróbujcie jechać, jak jest fajnie ciepło w samochodzie. Minchia, proprio guarda. Tu jest klimatyzacja w ogóle poszła, nie? No, jest podgrzewany jedzenie, Tak, ale klimatyzacja tego Klimatizzatore. pojemu. Klimatizzatore. Ale są takie klimatyzatory małe, albo takie lodówki teraz są, że ten kumper zakładał taki klimatyzator do auta i normalnie jest taka półka, kable się z tego włącza i klimatyzator jedzie. No, era per quello che volevo mettere il vetro davanti, proprio per così il caldo del No. motore andava. Ale Marco jest chłopak, jest przyzwyczajony do słońca. Che tu sei abituato con il Ah, freddo. sì. A teraz tam we Włoszech podchodzi jest niezły upał. No to a nie pan się stanie. To tu słońce świeci przez to, bo tu jeszcze pójdzie jedna plandeka taka biała, bo to się nagrzewa, to tu jest gorąco jak cholera, ale we Włoszech teraz jak się No? patrzyłem, to mówię, że tam są jakieś 40 stopni. masakra jest i w Hiszpanii też. Digli I che jeszcze to devo. tu idzie. Allora ho E tu ancora sei. No. la marmitta e poi ho ancora da fare la revisione del gas, il cambio del filtro del gas. Jeszcze musimy zmienić filtr gazu. No, filtr tu do gazu czasem zmienię, ten, bo to jak przypycham filtr, to potem auto nie będzie chciało jechać. A gaz tam, on zanieczyszcza te filtry. Gaz wódki wchodzi do tych filtrów i to są takie malutkie te filterki, się zawierają. Proszę, to grosze Chiaro, kosztuje. chiaro, chiaro, No questo lo può. è proprio un... Tu Cosa? Marco oil? Ah, Ja mu pouzupełniałem te oleje. cos'era? Extra olio? Sì. Ma quell'olio che gli ho dato, Ten cosa olej to serviva? ty Per ten wczoraj co pan miał? sotto lì? Do Ah, tego ok. mostu, do tego axla, nie? Ok, To della. trzeba. I ja mu dałem taki olej, co się stosuje, taki heavy duty olej. On nie niszczy, bo on ma specyficzną lepkość. One są drogie te oleje, ale nie niszczy mu całej tej osi. On ma 140 lepkości. To jest olej do super wysoko obciążonych rzeczy. I È un taki olej tu olio powinien molto być. per gli mezzi molto pesanti e deve essere così, Ah, chiaro, però dopo non ti super, rovina. sì. Super protection construction. Tylko, Super. że ten olej jest drogi, on normalnie na internecie u niektórych kosztuje liter stówę, nie? Ok. Un litro di Ah, che? il grease c'è? Si è guardato se c'era il grasso dentro nei. Come si chiama? Nei differenziali, cioè sono i tre blocchi dove ci va il grasso dentro. A, jakieś są trzy punkty, gdzie olej idzie, czy smar. Tak, ja mu to przesmarowałem to auto Dello fatto. całe, nawet. Tutti i pezzi, anche davanti e dietro si è Ah, fatto. Ja mu zrobiłem obsługę, przesmarowałem wszystkie te oleje, mu uzupełniłem te cięgła do hamulcy, do tego, bo to tam jest taka konstrukcja, te spożnie oddrgają, wyrzuca ten smar, zewieje, to tam biegi mu posmarowałem, lecej mu chodzą. Anche le frizioni, tutto ti ho messo. Tutto hai oliato, ho dato tutto Hamulce, fatto. te Lì. zardzewiałe końcówki gwintów, śrub, bo tu chyba mu lagi też odkręcali, resory widzę, że tam są powyciągane, tu coś robił ze zawieszeniem. Cosa hai fatto con la sospensione? Cos'ha? Ah No, perché ti no, hanno smontato coś tam qualcosa? było robione, dove credo. quella Dietro? davanti? No, dietro. Dietro? Nulla. Nic nie robił? No tak mi się coś wydawało, że tam. Perché è un po' bassa?
No, che tutto non è avvitato bene e anche arrugginito. E ti ha messo Ah, il grasso anche normale, no, lui. normale. Dam mu posmarowałem te resztę, te śruby, co rozdzielają, bo on to zawieszenie mówił, że będzie wymieniał w przyszłym roku, nie? Żeby te No. gwinty nie porozdzielały, bo to jest taka stara, że jak to porozdzielają, to tego nawet rozkręcić się nie da. To się wszystko będzie Ti ha messo ukręcać, tutto kątówka i con cięcie będzie. grasso perché sarà taglio, taglio e taglio su metallo. E non sarà niente. Eh No, sì, eh vabbè, sì. no. Ok, I dai, potem jak Andrew. przyjedzie ten wydech robić, to sprawdzę jeszcze, czy na te świece, to co tam zrobiłem, czy to nie cieknie, czy jak to tam wygląda ta No, uszczelka, żebyśmy czy... nie pojechali, a tam No, staniemy gdzieś. 5 tysięcy nam obiedzie, ale posprawdzałem tam jeszcze, sprawdzę, jak się będzie ten wydech zakładać, czy coś. Posmarowałem to wszystko, te zamki tam pozakładałem. Dobra, per il momento a Tą posto. gałkę. 5.000 puoi andare. 5.000 siamo a posto, meno la marmitta e meno l'axe, la Total cloche bimetto. davanti. Zrobimmeto. Eh? Va bene, dai, adesso dobbiamo ordinare la cloche davanti e poi la marmitta ce l'ha lui. Ok, va bene. Quella cosa automatica. Siamo a posto. Chiudo così. La situazione non è delle migliori, insomma, ecco. Comunque, avete sentito? E vedi, carbone, non si è visto. E beh, adesso questo qua è l'unico meccanico che mi posso fidare. Lui sa, il giorno che sono andato a fare il bagno dentro al fiume, la prima cosa che lui è andato a guardare, dopo che ha visto come ero entrato dentro, sono stati i fanali. E infatti dentro il fanale era entrata l'acqua. Capisci? Io mai che poi mai mi sarei andato a immaginare che dentro il fanale entrasse l'acqua. Sarebbe come dire, tu compri l'orologio waterproof e dopo ti butti dentro al mare e guardi se è entrata l'acqua. Ma magari guardi. Per vedere se funziona o che pacco che hai comprato, ma io non ci ho pensato in realtà del fanale. E quindi non posso dire avete ascoltato anche voi con le vostre orecchie, perché parlando in polacco pure a me rimane difficile percepire tutto. Per questo che mi porto la moglie dietro che mi traduce le parti che non capisco. Capisco molto di più di quello che riesco a parlare. Però intanto adesso sento che il cambio fa molto meglio e molto più morbido. Cosa che gli avevo detto all'altro meccanico che era duro, ma non mi hanno fatto nulla. E infatti mi ha fatto notare delle parti che l'altro meccanico mi ha fatto, che è un po' come quando vai dal dentista, ma chi ti ha fatto questo lavoro? Capito? Ma chi ti ha... E lui è uguale. Io posso fidarmi solo di lui. Really? Se voglio portare la moto a sistemare, l'ho già portata da due parti. Però so che se la porto da lui posso stare tranquillo. Hai capito? E questo è quanto, ragazzi. E chiudo qui questa mia seconda ed ultima parte. Ed è sette. E vediamo la prossima settimana, quindi la porto. Sono contento di portarla ancora da lui, così che mi fa questo lavoro. Perché prima quando gliel'ho portata mi fa, però guarda che ti faccio solo le candele e questo. Sì, conoscendolo che non... No? Ti faccio solo le candele e questo, ok. E poi ti guardo anche qua, ti guardo là, e insomma alla fine mi ha fatto un check-up completo. E via, grazie.